Na ogólnopolskich targach szkół wyższych można było między innymi skorzystać z masażu. Uczelnie, które prezentowały swoją ofertę w radomskim klubie G2, zachęcały do studiowania na różne sposoby. Organizujemy takie małe konkursy. Nasi kandydaci losują pytania. Przy udzieleniu prawidłowej odpowiedzi otrzymują od nas mały upominek. Stoiska promocyjne cieszyły się sporym zainteresowaniem przyszłych maturzystów, zarówno tych, którzy już wybrali, jak i tych, którzy nie podjęli ostatecznej decyzji. Interesuje mnie energetyka, no, ale na której uczelni to jeszcze nie wybrałem tego, więc teraz właśnie chciałem się dowiedzieć, jakie są możliwości. Raczej do tych zdecydowanych należę, ale po prostu chciałem się rozejrzeć, być może coś ciekawego jeszcze znajdę, czegoś ciekawego się dowiem. A na co zdecydowany? Wojskowa Akademia Techniczna albo Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. To, na co zwracali przedstawiciele wszystkich uczelni, to stale poszerzająca się oferta edukacyjna. Niemal każda placówka od nowego roku akademickiego planuje uruchomić nowe kierunki, choć zwracano uwagę nie tylko na to, co można studiować, ale też na kadrę. Mamy w swojej tutaj ofercie takich wykładowców, którzy są praktykami. Jest to generał Polko, jest to sędzia Anna Maria Wesołowska, magister Jacek Rozenek. Ważne jest również miejsce, mówili inni i podkreślali atuty miast, w których zlokalizowana jest uczelnia. Lublin jest bardzo przyjaznym dla studentów miastem akademickim. Ale najwięcej pytań od przyszłych maturzystów dotyczyło oferty dydaktycznej, a także tego, czy po danym kierunku uda się znaleźć pracę. Przedstawiciele wszystkich uczelni podkreślali, że oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. Wiele placówek zapewnia zajęcia nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. W ofertach uczelni znajdują się staże u potencjalnych pracodawców, nauka języka, na przykład chińskiego, obozy sprawnościowe czy studia za granicą. Młodzież, widać, chce czegoś innego, czegoś nowego, chcą wyjeżdżać, chcą studiować za granicą, chcą poznawać świat i szukają nietypowych kierunków i specjalności, które pozwolą im w przyszłości znaleźć dobrą pracę, bo no przede wszystkim o to chodzi na studiach, aby później mieć dobry start w dalsze życie. Na tegorocznych targach swoją ofertę prezentowało blisko 30 uczelni. 26 uczelni z najbliższych miast dużych, jeżeli chodzi o kwestię Radomia, czyli Warszawa, Łódź, Kielce i Lublin. Natomiast w tym roku taką perełką jest Akademia Morska z Gdyni. Udało mi się wreszcie namówić na to, żeby przyjechali do nas, no i prezentowali się na stoisku. Przyszli studenci pytali o różne kierunki. Zainteresowaniem cieszą się zarówno przedmioty humanistyczne, jak i techniczne. Nie słabnie też popularność uczelni wojskowych, nie tylko wśród mężczyzn. Panie coraz aktywniej, no i zainteresowanie jednak nie słabnie. To może być przykładem, że szkoły wojskowe w tym roku zwiększają limity miejsc. W tym roku na przykład na VAT jest 264 miejsca. Ogólnopolskie targi szkół wyższych zorganizowano po raz 11.